Plus nagrywania od 5 nad ranem jest taki, że nie ma pełno samochodów, które mogą w każdej chwili zrobić i zepsuć ujęcie. Także bardzo dziękuję. Witam tutaj Mohehe, a dzisiaj pogadamy sobie o kontynuacji jakby poprzedniego vloga, który wleciał wczoraj, więc jeżeli nie widzieliście, to go obejrzyjcie. Ale dopiero po obejrzeniu tego, tam dam wam na koniec taką, wiecie, tą wysuwaną. Dzisiaj pogadamy o tym, a raczej ja pogadam, a wy posłuchacie, jak idiotycznym jest liczenie ocen jako średnia, tym bardziej, że to później się nigdzie kurde nie liczy, jeżeli jesteście w gimnazjum, a wiem, że spora część z was jest, albo niedługo będzie i właśnie dla tych, co niedługo będą, to teraz powiem coś bardzo ważnego w tym vlogu, także oglądajcie do końca. Nie wiem, czy wiecie, ale jest tak, że do liceum, technikum, zawodówki oceny liczą się tylko z kilku przedmiotów. Wow, naprawdę? Nie liczą się wszystkie oceny? To po co ja tak strasznie się męczyłem nad tą piątką z muzyki, jeżeli idę do technikum mechanicznego i tam nikogo nie obchodzi muzyka. Myślałem, że liczy się średnia, a tu takiego wała. Proszę bardzo, średnia się nie liczy. Tak naprawdę są te punkciki, nie? Wiecie, że do szkół średnich jak rekrutują, to liczą te punkciki. I tam jest ileś punkcików za wolontariat, ileś punkcików za test gimnazjalny i ileś punkcików za oceny. Tylko że wow! Są tylko punkciki za kilka wybranych ocen. W każdej szkole liczy się polski i matematyka, a oprócz tego są, z tego co pamiętam, dwie albo trzy oceny, chyba zależnie od szkoły, które jeszcze się liczą i nic oprócz tego. Nul, zero, finito, nic. Co śmieszne, większość w ogóle ludzi nie wie o tym i się dowiaduje dopiero na sam koniec. W sensie, okej, okay, no to teraz jesteśmy 3 miesiące przed końcem roku, trzeba zająć papiery. No to do jakich szkół ja chcę iść? I teraz sobie wybieram. O, okej, tutaj jedna szkoła liceum, jedno technikum, jedna zawodówka, bo trzeba różnorodnie, o. I się okazuje, że w każdej z tych szkół się liczy na ten polski, matematyka, a oprócz tego na przykład historia, biologia, chemia i informatyka. A wy nie wiedzieliście o tym wcześniej, nie sprawdziliście, nie myśleliście o tym, do jakiej szkoły chcecie iść. W związku z tym tak naprawdę marnowaliście czas, bo teraz wasza piąteczka z muzyki, z WOS-u, czy z obojętnie każdego innego przedmiotu, oprócz tych kilku, jest kompletnie nieważna. I tak naprawdę każdą sekundę, którą poświęciliście na uczenie się do któregoś z tych przedmiotów, zmarnowaliście. A jeżeli wam zależało na dostaniu się do dobrej szkoły, no to zmarnowaliście po dwukroć, bo każdą tą sekundę mogliście wykorzystać na naukę do tych przedmiotów, które się liczą. Także no zmarnowaliście życie po prostu. Nie rozumiem, jakim dupkiem trzeba być, tak jeżeli chodzi o nauczycieli i tak dalej, żeby nie powiedzieć tego. W sensie, nie wiem, może po prostu to jest jakaś wiedza, która mnie ominęła, tak? Ale mi się wydaje, że właśnie nie, że jakimś cudem wszyscy myślą, że ta średnia się liczy, no bo bez przesady, no średnia musi się liczyć, tak jedzie pociąg. Średnia no musi się liczyć, no bo co, jakby się średnia nie liczyła, to by się świat zawalił. Moja mama nawet powiedziała, jak tam jej powiedziałem, że ta średnia się nie liczy do niczego, to ona powiedziała, nie no, niemożliwe, no jak się średnia nie liczy, no to po co to wszystko, nie no, średnia się musi liczyć. No właśnie wychodzi na to, że się nie musi. I mnie też to zdziwiło i pewnie zdziwiło wiele osób, które się dowiedziały na ostatni moment, bo nie przykładały się do informowania się wcześniej. Nie uczcie się wszystkiego, bo to kompletnie nieważne, chyba że startujecie po jakąś tam nagrodę za średnią, typu w sensie stypendium, tak, hajsy, no bo wtedy za hajsy to warto akurat, ale jeżeli nie, to pieprzcie wszystkie przedmioty, które wiecie, że wam się nie przydadzą. W sensie, okej, nie musicie już na początku pierwszej klasy gimnazjum wybierać sobie szkoły, do której pójdziecie potem, ale no wybierzcie załóżmy tam 10 szkół, które może pójdziecie. I założę się, że nawet jak wybierzecie 10 tych szkół, to i tak znajdziecie przynajmniej parę przedmiotów, które w żadnej z tych szkół się nie liczą, które po prostu będziecie mogli olać, z których będziecie wracali do domu z dwójką i będziecie mówili: mamo, zdałem! I nic więcej mi niepotrzebne. Ja tak robiłem całe życie ze wszystkich przedmiotów i patrzcie, jak teraz już skończyłem, patrzcie, jak dobrze mi idzie w życiu. Gadam sam do siebie na środku pola o 5 nad ranem. A mówili rodzice, ucz się, ucz się.
A zaoszczędzony czas możecie przeznaczyć na naukę tych przedmiotów, które się liczą, czyli na pewno polskiego i matematyki plus czegoś tam. Albo możecie przeznaczyć na oglądanie moich filmów lub granie w League of Legends, albo w Minecrafta, albo w co tam teraz się dzieciaki zagrywacie. Mówię dzieciaki, bo wiecie, ja to już za parę dni jestem tak dorosły praktycznie, no bo skończyłem gimnazjum, to no, szkoła życia jakby za mną, no. Że jeszcze z tymi pedalskimi gestami to mnie nikt nie pobił, ja nie wiem. I teraz ankiety, ankiety, ankiety! Teraz kliknijcie w ankiecie, czy wy przed tym filmem już wiedzieliście, że to tak się liczy i że tą średnią właściwie można walić i ja po prostu gadam głupoty, bo wszyscy o tym wiedzą. Albo kliknijcie, że nie wiedzieliście i że może wam to jakoś pomoże, to co ja tutaj gadam, bo miło by było. Możecie sobie kliknąć w film poprzedni, żeby go obejrzeć, albo jutro obejrzeć kolejną część tego filmu, trzyczęściowego chyba. Także jeżeli wam się podobało i dotrwaliście do końca, to dajcie taką ocenę, na jaką film zasłużył. I ta łapka w górę jest pokazywana zupełnie przypadkowo w tym momencie. Dzięki za oglądanie i pamiętajcie, DWBH. Don't worry, be happy. Powiedziałem to jak kompletny idiota.